Dzisiaj tutaj przybywam do Was nie jako premier rządu, nie jako szef naszej Rady Ministrów, tylko przybywam jako jeden z Was. Przybywam, żeby przypomnieć tą drogę, którą przeszliśmy przez ostatnie 3 lata. I ta droga naznaczona jest 2 słowami. To jest odwaga i zaufanie. Zaufaliście nam, zaufaliście 3 lata temu, że można tą naszą szarą rzeczywistość, gdzie nic się nie dawało zrobić, gdzie prawie nic się nie udawało, że można ją zmieniać, że można mieć nadzieję na lepszą zmianę. I do tego była potrzebna nam właśnie odwaga. Od samego początku musieliśmy mieć odwagę, żeby tą hydrę różnych sitw, koterii, układów złapać za głowę, żeby walczyć z mafiami VAT-owskimi, żeby przemienić los zwykłego człowieka na tyle, ile można było w ciągu tych 3 lat. I zaufaliście nam i myślę, że nie zawiedliście się na tym zaufaniu. Dzisiaj stoimy przed bardzo ważną próbą, przed bardzo ważnym egzaminem. Cały nasz obóz polityczny, ale nie tylko ściśle rzecz ujmując obóz polityczny, bo jestem przekonany, że tutaj są nasi sympatycy, ale też osoby, które się wahają. I chciałem wszystkich Państwa poprosić o taką mobilizację, o to, żebyśmy 21 października uwierzyli jeszcze raz w nasze siły, że można zmieniać Polskę. Że można i trzeba dalej zmieniać Polskę. Bo bardzo dużo rzeczy się udało. Właśnie dzięki temu, że razem poszliśmy tą drogą. Tą trudną drogą pod górę, gdzie wiele kłód nam rzucano i jeszcze wiele kłód nam rzucą na pewno pod nogi. A nie mamy takich potężnych mediów, nie mamy za sobą międzynarodowego biznesu. Jesteśmy silni waszą siłą, siłą zwykłych ludzi, wszystkich polskich obywateli. I bardzo was potrzebujemy. Z ogromną prośbą też, żeby 21 października nie tylko pójść wtedy i oddać głos na Prawo i Sprawiedliwość. Lista numer 10 to strzał w 10, prawda? Ale też, żebyście pomogli nam Państwo przekonywać tych nieprzekonanych. Żebyście pokazali, co może oznaczać dotrzymywanie słowa. Dotrzymywanie słowa w rządzie i tak samo potem dotrzymywanie słowa w samorządzie. Możemy wzmocnić nasze sukcesy tu na Ziemi Świętokrzyskiej i do tego się zobowiązujemy, że razem zmienimy Ziemię Świętokrzyską. Ja chcę powiedzieć przy okazji, że czuję się tutaj jak u siebie w domu, bo pochodzi moja rodzina z Ziemi Świętokrzyskiej. Także dziękuję bardzo. I szanowni Państwo, nasza droga ku lepszej Polsce na pewno będzie usiana wieloma problemami. Nie ma róży bez kolców. My sobie z tego zdajemy sprawę. Ale bardzo ważna batalia, która jest przed nami, to jest batalia o samorządy. Tutaj w wielu miastach, takich jak Staszów, widać, czym jest brak współpracy z sejmikiem wojewódzkim, z urzędem marszałkowskim. Bo wiem, że pan Leszek Kopeć, który jest tutaj bardzo dobrym burmistrzem, starał się o środki na różne cele i zawsze był spychany na margines. Ja obiecuję, że jeśli uda się zmienić władzę Urzędu Marszałkowskiego, to tutaj przyciągniemy nowe środki na rewitalizację tego rynku, na którym jesteśmy. Dziękujemy! Chciałem też poprzeć pana Marcina Kaczmarczyka na burmistrza Połańca. Gdzie jest tutaj pan Marcin? Zapraszam tutaj do mnie również. Też z tej ziemi. Też jest na pewno bardzo dobrym, godnym zaufania człowiekiem.
Bardzo proszę o poparcie dla niego, bo będziemy mogli zmieniać również Połaniec, ziemię połaniecką z wiarygodnymi, skutecznymi, efektywnymi i uczciwymi menadżerami, ojcami małych ojczyzn, gospodarzami małych ojczyzn. Tutaj dla Staszowa, wiem doskonale, mówił mi o tym pan burmistrz, pan Leszek Kopeć, jakie są wasze problemy. I jeśli chodzi o mieszkanie, i o miejsca pracy, i o infrastrukturę, i pokazujemy, jak efektywna może być współpraca rządu z dobrym samorządem. Tutaj sfinansowaliśmy budowę stadionu lekkoatletycznego. Budujemy, czy przyczyniamy się do budowy hali, wiem jak z dawna oczekiwanej, ale też są osiedla, które od 30-40 lat nie miały dróg i też finansujemy budowanie infrastruktury drogowej. Tak może wyglądać cała ziemia świętokrzyska i jeszcze piękniej może rozwijać się Staszów, jeżeli zostaniemy tutaj obdarzeni zaufaniem. Tak jak 3 lata temu. I o takie zaufanie jeszcze raz chcę państwa poprosić. Stoimy przed wielkim czasem próby. Te wybory są bardzo ważne. Jeżeli przełamiemy tą niemoc, te sitwy, te układy, to cała ziemia świętokrzyska ruszy bardzo szybko do przodu z rozwojem gospodarczym, z dbałością o życie społeczne, o życie publiczne, o infrastrukturę i o miejsca pracy. Tak, szanowni państwo, to jest nasza dobra zmiana, ale żeby kontynuować tę dobrą zmianę, w demokracji poddajemy się weryfikacji wyborczej. Ale nasza pozycja, musicie to wiedzieć, jest inna niż naszych konkurentów politycznych. Oni mają za sobą większość zagranicznych mediów. Oni mogą manipulować tymi mediami. Mogą najgłośniejsze nasze sukcesy, jak ten wczorajszy wieczorny, o tym, że agencja ratingowa, która 2,5 roku temu obniżyła nam rating, wczoraj sama podwyższyła go z powrotem, czyli pokazuje, że pod rządami Prawa i Sprawiedliwości perspektywy rozwoju gospodarczego są dobre. I oni się tego przestraszyli. I główne media starają się to pominąć milczeniem. To jest ta manipulacja. Dlatego musimy ponad głowami tych mediów docierać do ludzi, docierać do naszych rodzin, do naszych przyjaciół, do naszych znajomych, żeby, co tak patrzycie w górę, co to za samolot, myślę, że przyjazny samolot, nasz jakiś, sił zbrojnych polskich, mam nadzieję, że to nie jakieś drony z zagranicznych mediów, ale niech tam sobie latają nad nami. My jesteśmy życzliwymi ludźmi, chcemy współpracować z każdym. Ale tu współpraca na ziemi świętokrzyskiej najlepiej się będzie układać, jak wybierzemy radnych do Sejmiku Prawa i Sprawiedliwości. I szanowni państwo, te 3 słowa, odwaga, zaufanie i nadzieja, niech one wytyczają naszą drogę w przyszłość. Niech odwaga pozwala nam przełamywać kolejne bariery, kolejne przeszkody. Idziemy dobrą drogą. Potwierdzają to nam tysiące uściśniętych rąk, tysiące spotkań takich jak to w całej Polsce od kilku miesięcy. Nasi oponenci spotykają się co najwyżej we własnym gronie, przed kamerami wielkich telewizji i wśród samych swoich. My mamy odwagę wychodzić do ludzi. Często na takiej trasie znajdują się też nasi przeciwnicy. Często później machają do nas, życzliwie się do nas odnoszą, bo widzą, że staramy się zmieniać na dobre, na lepsze Polskę. Stąd nasz program dla samorządu, ta nasza piątka, domy seniorów, przystanki PKS, połączenia PKS, połączenia, nowe połączenia kolejowe, ale też miejsca pracy. Miejsca pracy w takim mieście jak Staszów. To jest bardzo ważne, żeby ludzie zarabiali więcej, żeby emeryci zarabiali więcej. Nad tym pracujemy cały czas.
Bo tak jak widzicie, że dotrzymaliśmy słowa, 500+, obniżenie wieku emerytalnego, mimo dużych kosztów, ale pozyskaliśmy te koszty, wygrywając bitwę z mafiami VAT-owskimi. I dzisiaj największe instytucje finansowe świata, największe agencje ratingowe przyznają, że mieliśmy rację, że udały nam się te walki z mafiami VAT-owskimi, że mamy środki na politykę społeczną i politykę rozwojową. I drodzy Państwo, ten wielki egzamin przed nami wymaga waszej aktywności, waszej mobilizacji. Chcę was poprosić o wsparcie. Czy udzielicie nam takiego wsparcia 21 października? Ono jest potrzebne, żeby zmieniać Polskę. I ta nadzieja, która kroczy za nami i idzie przed nami, niech nam wytycza drogę do tej lepszej, zwycięskiej, dumnej, bardziej szczęśliwej, bardziej zasobnej, wspaniałej naszej Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo.